Witam bardzo serdecznie dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, pan Krzysztof Kowal. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. O Małopolsce opowiedział nam bardzo ładnie Szymon Wantulok. A co pan zapamięta, jeśli chodzi o Kraków i sportowe wydarzenia w mijającym roku? Ten rok akurat obfitował w mnóstwo pięknych i wielkich imprez. Wypada zacząć od Igrzysk Europejskich, no największa impreza, która odbyła się w Krakowie i w Małopolsce. Mnóstwo przyjezdnych gości, mnóstwo zawodników, znakomite wyniki. No Kraków również wzbogacił się trochę w nową infrastrukturę. No i te nasze imprezy, które są już tradycyjne, czyli zaczęliśmy od finału Pucharu Polski Mężczyzn w siatkówce, następnie Tour de Pologne, następnie nasze piękne imprezy biegowe, czyli maraton, półmaraton, cała triada. Memoriał Wagnera, gdzie po memoriale Wagnera siatkarze pojechali na Mistrzostwa Europy i przywieźli wreszcie uprawniony złoty medal. Także można powiedzieć, działo się mnóstwo, plus jeżeli dołożymy do tego kawaliadę, pięknie rozwijająca się konkurencja jeździecka, która ma już wielu fanów w Krakowie. Do tego Tour de Pologne, czyli można powiedzieć, że na sportowo dzieje się dużo. Stali bardzo dobrzy i prestiżowi partnerzy, jeśli chodzi o sport. Wyjątkowy czas chyba też dla pana i dla Zarządu Infrastruktury Sportowej. 15 lat minęło w tym roku. Pan odpowiada przede wszystkim za współpracę z dużymi markami sportowymi i jest odpowiedzialny za wiele wydarzeń w sporcie. Czy 15 lat temu, gdy obejmował pan to stanowisko, była taka idea, że Kraków ma swoją markę umacniać właśnie poprzez sport? Czy ta idea się zmieniała z czasem? Znaczy założenia 15 lat temu rzeczywiście były, można powiedzieć, trzy takie założenia, jak ja nazywam, trzy nogi. Pierwsze to było właśnie infrastruktura sportowa, stąd Zarząd Infrastruktury Sportowej, czyli cała infrastruktura, która powstaje w mieście. Powiem, że przez te 15 lat Kraków wydał ponad miliard złotych na inwestycje. I to mówimy o inwestycjach tych, które służą mieszkańcom, czyli 11 basenów, 15 hal, budynki klubowe, 300 boisk sportowych. To jest to, co służy na co dzień i młodzieży, i mieszkańcom. Drugie to jest właśnie wielkie imprezy sportowe, czyli promocja Krakowa przez wielkie imprezy sportowe. Gościliśmy Mistrzostwa Świata w siatkówce, Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Więc tych imprez mnóstwo, a już wszyscy chyba wiedzą, że najtańszą formą promocji miasta jest właśnie promocja poprzez organizację wielkich imprez. Mamy już turystykę wyjazdową, gdzie turyści przyjeżdżają właśnie do Krakowa na wielkie imprezy sportowe. No i trzecia ta noga, równie ważna, to jest zarządzanie obiektami sportowymi, czyli te wszystkie obiekty, które są. Mało może kto wie, że Stadion Wisły, Stadion Krakowi, Stadion Hutnika i tak dalej, by wymieniać, to wszystko jest własność miasta, to miasto wybudowało i to miasto utrzymuje lub zarządza tak, aby ta infrastruktura po prostu była w należytym stanie. To jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, w pana notesie, co ma szczególny priorytet na kolejne lata? Czego nam brakuje? Brakuje nam pewnie dużo, bo jakbym poszedł do którejś ze szkół, która jeszcze nie ma zrobionej boisk czy hal, to powiedział, żeby to jest najważniejsze. Natomiast jeżeli mówimy o tych dużych imprezach, mamy gotowy projekt na stole z pozwoleniem na budowę, jeżeli chodzi o kompleks basenów olimpijskich, czyli basen 50-metrowy, basen 25-metrowy. Do tego cała infrastruktura dla mieszkańców i mam nadzieję, że jeżeli tylko się pojawią środki zewnętrzne, to uda się rozpocząć tą inwestycję. I druga taka perełka, która też czeka z pozwoleniem na budowę, to jest całoroczne Centrum Sportów Zimowych w jednym miejscu, w jednym budynku. Mamy dwa baseny, mamy lodowisko, mamy tor do jazdy na nartach, mamy tor do biegania. Także taki obiekt aż się prosi w Krakowie i też mam nadzieję, że pojawią się środki, aby to zrealizować. Spora konkurencja w Polsce, jeśli chodzi o starania się o bycie gospodarzem dużych turniejów sportowych. 15 lat ZIS-u, a w przyszłym roku 10-lecie Tauron Krakowa Areny. Jak to wpłynęło na to, że jesteśmy jeszcze bardziej konkurencyjni, chociażby do Śląska czy do Pomorza, które też duże hale sportowe posiadają?
A my pewnie wszyscy pamiętamy, co było do 2014 roku, gdy w Krakowie nie było dużej hali, no i marzeniem było jechać do Spodka, żeby zobaczyć jakiś koncert czy ważne mecze. Ja pamiętam ten dzień 20 czerwca 2014 roku, pierwszy mecz na hali, siatkówka, Polska-Brazylia, Liga Światowa, 15,5 tysiąca ludzi. Coś niesamowitego. I od tej pory na każdym kroku widać, że i Tauron Arena, i Kraków na tych imprezach sportowych zyskał tak wielkie znaczenie, że w tej chwili można powiedzieć, że nikt sobie nie wyobraża, żeby takiej hali nie było. Natomiast wracając do pytania, no mamy rzeczywiście przynajmniej 6 w Polsce hal, które konkurują do organizacji największych imprez. I zdobycie imprezy sportowej, a potem jej organizacja nie jest już rzeczą prostą, jest bardzo kosztowna, ale na razie dajemy radę i mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, wszystkiego dobrego i na święta, i w nowym roku. Udanych organizacji i udanych kolejnych inwestycji w tak, infrastrukturę sportu. Tak, więcej sportu w telewizji również. Oczywiście. Tylko ja pani życzę, aby dziękuję. Coraz więcej tego było. Dziękuję. Dyrektor Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krakowa. Szanowni Państwo, to był ostatni odcinek w tym roku, dlatego w imieniu redakcji sportowej życzymy wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia w nowym roku.